zostaliśmy zadysponowani do uszkodzenia rury instalacji gazowej, która została uszkodzona w trakcie prac budowlanych na jednym z obiektów w centrum Gorzowa. Nasza praca polegała na zabezpieczeniu terenu, ewakuowaniu osób, które się tutaj bezpośrednio znajdowały, przygotowaniu zaopatrzenia wodnego, no i oczywiście oczekiwania na wykonanie pracy przez pogotowie gazowe. Z uwagi na to, że było duże rozszczelnienie gazu, musieliśmy zamknąć całkowicie ruch. Pogotowie gazowe zakręciło gaz, więc on już tutaj się nie wydobywa. My kończymy pomału pracę i dalej będą pracowali już służby pogotowia gazowego mające na celu naprawienie instalacji.